Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejny kanciasty stół. Warto się zastanowić nad tym, kogo wreszcie powinniśmy wybrać na kandydata czy kandydatkę na prezydenta ze strony opozycji. Czy jest jakiś sposób, żeby wszyscy byli z takiej kandydatury zadowoleni? O tym będę dzisiaj rozmawiał z Ewą Siedlecką, Tygodnik Polityka, i Piotrem Rachtanem, Studio Opinii. W najbliższych dniach, w najbliższym czasie Platforma Obywatelska zapowiedziała, że zdecyduje w końcu, w jakim trybie wybierze kandydata na prezydenta. Czy będą to na przykład prawybory, co jest jednym z istniejących postulatów w przestrzeni publicznej i dotyczy zresztą nie tylko samej Platformy albo koalicji, ale również ewentualnie całej opozycji. Czy też nie, czy też przyjmie jakąś inną formułę. I również, ale to tak na deser powiedziałbym, jakie są wasze kandydatury. No, gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział, słuchajcie, od was tutaj siedzących zależy, kto będzie przeciwnikiem Andrzeja Dudy, no, to kogo byście wybrali? Słuchaj, no, moim zdaniem nie ma o co kruszyć kopii, dlatego że nie będzie praw wyborów w żadnym, wiesz, w żadnym kształcie, ani wewnętrznych praw wyborów w Platformie, ani w koalicji. Wydaje mi się, że tak jak słyszę, a nadstawiam ucha, to pociąg już odjechał, pociąg z Kidawą Błońską. Ale rozumiem, że wraz z wycofaniem się Tuska ten pociąg jednak odjechał, bo chyba nie wcześniej, prawda? Według mojej wiedzy już wcześniej. To znaczy wcześniej. Chyba była ta jego decyzja niektórym ludziom znana, tak mi się wydaje. No, też tak sądzę. A jeżeli nawet niedosłownie wypowiedziana, to spodziewana właśnie tak. W tym kształcie, czy w tej formule. Tak jak słyszę, już prawie od miesiąca, to używam jeszcze raz tego terminu, pociąg z Kidawą Błońską odjechał. Pytanie raczej, które należałoby sobie postawić, to kto jest maszynistą w tym pociągu i kto obsługę tam tworzy. Bo co do tego mam bardzo poważne zastrzeżenia i wiele pytań. A od tego przecież zależy, ciągnąc tę twoją metaforę kolejową, na którym przystanku ona wysiądzie, prawda? Otóż to. Wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, jak przebiegała kampania wyborcza teraz do parlamentu przed 13 października. I dlatego stawiam to pytanie o obsługę pociągu. Kidawa Błońska, jak przyjechała chyba do Nowej Soli z wizytą, jakkolwiek kandydowała w Warszawie, no ale ona była jednocześnie kandydatką na premiera, na premierkę, to w Nowej Soli nie było działaczy Platformy, którzy by ją powitali, tylko byli ulicznicy. Przyszli po prostu... Znaczy ulicznicy w sensie opozycja uliczna, a nie gawrosze. Oczywiście mówię o opozycji ulicznej. Ci przyszli, wolontariusze dopisali. Zupełnie inny przykład, chyba Gasiuk-Pichowicz, jak przyjechała do Siedlec. To identyczna sytuacja. Zero zainteresowania lokalnych struktur, nieobecność. Natomiast właśnie ludzie z ulicy. I jeszcze jedna niespodzianka spotkała tam w tej Nowej Soli Kidawę Błońską. Nazajutrz z Chytyna przyjechał i wszystko było przygotowane na ten przyjazd. Więc pytanie, o co chodzi Platformie i czy w ogóle ma zamiar aktywnie uczestniczyć, jest ciągle aktualne. Wydaje mi się, że przede wszystkim Platforma ciągle jeszcze nie poradziła sobie z własnym przywództwem. I dopóki nie rozwiąże tego problemu, no to nie będzie żadnej porządnej kampanii. Kidawy, nie wiem, kto tam może jeszcze być chętny. Kto może jeszcze? No, o Trzaskowskim się Trzaskowski mówiło. No. Trzaskowski zdaje się sygnalizuje, że nie bardzo, tak. Że on woli miasto. No tak, niemniej no można by rzeczywiście go rozpatrywać. Znaczy jest to polityk już tego formatu, że nie zdziwiłoby mnie to. To jest taki wcześniejszy Tusk trochę. Trochę tak. A
Kidawa jest bardzo dobra, wydaje mi się, gdybym miał... No tak, ale jest pytanie, czy jest samodzielną osobą? Jest bardzo samodzielną, zresztą samodzielnie prowadziła biznes przecież. No razem z mężem ona, razem z mężem. Miałam raczej na myśli samodzielność polityczną. Polityczną. Jest na pewno osobą bardzo koncyliacyjną, ujmującej powierzchowności, ma rozmaite takie cechy, które mogą ją czynić atrakcyjną dla wyborców, no ale no nie wiem, czy byłaby postrzegana rzeczywiście jako silna osobowość, ale ja powiem szczerze, że mnie w ogóle nie kręcą te dylematy Platformy, kogo wystawi. Ja bym, znaczy oczywiście wiem, że lepiej będzie, jeżeli będzie w pierwszej turze kilku kandydatów. No na pewno będzie Kosiniak-Kamysz, ale też może byłoby dobrze, to będzie lewicowy też kandydat. Kandydat lewicy, ale ja bym bardzo oczekiwała, żeby pojawił się kandydat społeczny. Znaczy nie chodzi mi o kandydat znikąd, jak pojawiali się jacyś producenci wkładek czy coś takiego. To znaczy na pewno się pojawią. Albo biznesmeni z Kanady. Tak, bo tak zawsze jest, ale nie o tym myślę. Myślę o sobie, o kandydacie albo kandydatce, która byłaby wyłoniona przez jakimś mechanizmie obywatelskim. I na przykład gdyby się do tego zechciała Lewica dołączyć, to byłoby strasznie fajnie. Słyszę o Robercie Biedroniu. Jemu tak jak Tuskowi wyszedł ten olbrzymi elektorat negatywny. Znaczy takich ludzi, którzy na pewno na niego nie zagłosują. A i on ma też taki kłopot, że jego przyjaciele są wśród tych, którzy mówią, że na pewno na niego nie zagłosują, ponieważ poczuli się zdradzeni. Poczuli się zdradzeni sposobem, w jakim wycofywał się ze swoich obietnic. Więc ja nie wiem, czy byłoby dobrym pomysłem wystawianie Roberta Biedronia, natomiast ja mam na przykład mój pomysł. Kandydatki bezpartyjnej. Jutro to będzie na czołówkach gazet. Kandydatki bezpartyjnej i takiej, która miałaby szansę powtórzyć sukces pani Czaputowej na Słowacji. Też jest prawniczką, jest działaczką wolnych sądów, jest też od wielu lat współpracuje z rozmaitymi organizacjami pacjenckimi i pomaga ludziom zarówno uzyskiwać odszkodowania od służby zdrowia, jak i na przykład z ministerstwa dofinansowanie do rozmaitych terapii. No już nie nakręcaj tak zainteresowania. Jest naprawdę bardzo ogarnięta osoba, no i jest kobietą. Nigdy nie mieliśmy kobiety prezydenta. To jest Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokatka. I naprawdę po prostu osoba ogarnięta, poważna, godna zaufania i też reprezentująca wartości no, bliskie elektoratowi nie PiS-u. Nie mówiąc już, że sprawdzona w boju. Także ja bym sobie marzyła, żeby była kandydatka, żeby była nią Paulina Kieszkowska-Knapik albo może jakiś inny kandydatka, ale właśnie obywatelski, może z poparciem Lewicy. No, mieliśmy taką próbę w Warszawie kandydata społecznego, nazwijmy to tak. No tak, ale to było w ramach rozbijania jedności, a tu mamy inną historię. Nie, czyli przepraszam, żeby było jasne, bo trochę zaczynamy ezopowym językiem. Chodzi ci o Pawła Kasprzaka. Oczywiście. Tak. Tylko pamiętaj jednak, że o tyle to nie było, Ewa nie proponuje, żeby teraz, że PO wystawi Kidawę, a tutaj ma wyskoczyć. Tak, bo w wyborach prezydenckich masz dwie tury, zamiast, tak? Tam mimo wszystko jest... Paweł Kasprzak zdobył potężne 80 tysięcy głosów, mimo że był stygmatyzowany jako wróg, rozbijacz i tak dalej. Poza tym była jedna tura, tak? No tak, tutaj ale też to świadczy o tym, że istnieje społeczny potencjał, żeby wejść w kogoś spoza tej no, dość zgranej ekipy politycznej, która przynajmniej w ciągu ostatnich 4 lat, a niektórzy twierdzą, że nawet więcej niż 4 lat, no, specjalnie nie zarobiła sobie na zaufanie Polaków. Czy Czaputowa, prowadząc swoją kampanię, miała czas tylko ten parę miesięcy na przygotowanie się?
Moim zdaniem, im krócej, tym lepiej. W Polsce my się strasznie szybko nudzimy, nużymy. Strasznie szybko zaczynamy mówić, no dobrze, no i co z tego wynika, no już tego słuchać nie można i tak dalej. Więc mi się wydaje, że im krócej, tym lepiej. Dobry dowód, że czasem bardzo krótki czas działa wręcz na korzyść, to jest w pewnym sensie kariera Zandberga w 15 roku. Tak? Kiedy po prostu nikt nic o nim nie wiedział, potem jeden występ w telewizji. I no, relatywnie poszybował. Oczywiście może być żal, że nie 5%, tylko tam 3,6. No, niemniej jednak zrobić praktycznie od zera 3,6% po jednym wystrzale. Dokładnie. Poza tym, jeżeli chodzi o moją kandydatkę, Paulinę Kieszkowską-Knapik, to czego my oczekujemy od tego prezydenta, nie pisowskiego? Oczekujemy przede wszystkim, że będzie przeciwstawiał się legislacyjnemu szaleństwu PiSu. Ona jest prawniczką. To znaczy jej ogląd ustaw nie jest skazana na swoje otoczenie, nie jest skazana na przepychanki polityczne, ponieważ nie jest z żadnej partii. No i to jest właśnie jej minus. Jest w stanie... No jak dla kogo? Jak dla kogo? Jeżeli upieramy się, że polityka musi być partyjna, no to minus. Ale nie wiem, czy my się ciągle przy tym upieramy. Polityka powinna być czymś więcej jednak niż tylko pilnowaniem jakości ustaw. Albo. Fantastycznie, tak. Może tworzyć własne ustawy i posyłać je do parlamentu. No naprawdę jednak trochę innych jeszcze zajęć ma prezydent niż... No to jeżeli chodzi o reprezentacyjne kwestie, to nie będzie problemu, ale o co chodzi? O grę z parlamentem. Ja tu posyłam swój projekt. Jak mi nie podpiszecie, przepraszam, mi nie uchwalicie mojego projektu, to ja wam nie podpiszę waszej ustawy, tak? Bo to jest tak, z jednej strony serce mi mówi, że w 100% zgadzam się z tym, co mówi Szewa. Z drugiej strony ja się boję, że my ciągle tkwimy w takim paradygmacie, który zresztą jest trochę, to jest, na tym polega polski klincz. Że nie chcemy, nie potrafimy, nie umiemy, boimy się wyjść poza świat tej zawodowej polityki. No to właśnie zróbmy to, słuchajcie, przestańmy gadać, zróbmy to. Tylko uwierz mi, nawet gdybym myślę poruszył ten temat za tydzień i za dwa, tutaj będzie jeszcze więcej innych komentujących, to tak czy inaczej świat tej tradycyjnej polityki, myślę tu o PO przede wszystkim oczywiście, choć nie ukrywam, że pewnie może i więcej, nie wiem jakby Czarzasty na to reagował, prawda? No dobrze, ale Czarzasty nie mówiąc o PSL-u już. Nie, ale rzecz w tym, że cała szansa na taką kandydatkę, czy kandydaturę w ogóle, jak ta, o której mówisz, co mi jest niesłychanie bliskie, jak mówię, nie tylko dlatego, że tam zagramy na nosie, tam Schetynie. Nie, to jest szansa przełamania pewnego strasznego schematu w polskiej polityce. No drugiej tury i tak stanie ten, który będzie tyle miał największe tylko, że poparcie. Jako społeczeństwo obywatelskie, a niewątpliwie znaczna część Polaków jest takim społeczeństwem obywatelskim, też jeszcze, powiem ostro, nie dorosło do odwrócenia się plecami od zawodowych polityków. My pokażmy, w większości jeszcze ciągle im ślepo ufamy i nie widzimy żadnej innej szansy. Dobra, i oni się tym tuczą. Ale ilu nas wychodziło na ulicę, tak? To nie były wyjścia partyjne. Wręcz przeciwnie, to było no logo. Pamiętacie, jak wołano do polityków, żeby zeszli ze sceny, żeby nie zajmowali czasu. Tak jest. No, społeczeństwo obywatelskie jest no logo. Ale ja się z tobą zgadzam. Tylko tego, który jest na tyle aktywny, żeby wołać zejść ze sceny, albo które krzyczy no logo, jest jeszcze zdecydowanie za mało, żeby na starych elitach partyjnych wymusić tak daleko idącą zmianę, mimo że nie jest ona taką rewolucją, bo ta Słowacja nie jest znowu takim innym krajem od nas, no, prawda? Dokładnie. No ale obawiam się, że to chyba jeszcze niestety nie ten etap rozwoju III Rzeczypospolitej. Poza tym pani Czaputowa miała jednak jakieś polityczne swoje dossier, prawda? To znaczy nie, no ona była popierana, dlatego mówię, lewica może ją poprzeć. Moim zdaniem nie ma lewica w tej chwili dobrego kandydata. To lewicy można kandydatką powiedzieć, kto może być? No oprócz Biedronia, no... Nie wiem. No mówi się o Zandbergu, znaczy wiesz, czasem się wystawia w ogóle kandydatów po to, że oni trochę jakby pracują na przyszłość, prawda? Jest zresztą jasne, że właśnie ci...
Nawet myślę Kosiniak, tak, jeżeli stanie, to też raczej po to, żeby sobie zapunktować potem we własnej partii, w części własnego elektoratu, a nie w to, że on nie poparty przez wszystkich ma szansę wyboru mimo swoich niezłych notowań. Tak? Cóż ja mogę powiedzieć na zakończenie? Do odważnych świat należy. Znaczy, ja bym powiedział, że tak bym to spuentował, że choć zgadzam się trochę z realizmem Piotra w tej sprawie, to obiema rękami głosuję za idealizmem Ewy Siedleckiej. I no tak skromnie powiem, no, apeluję po prostu do politycznych, opozycyjnych dziś elit III Rzeczypospolitej i do społeczeństwa obywatelskiego. Poprzyjmy panią Kieszkowską-Knapik. To naprawdę byłby dobry wybór. Dziękuję. Zwyciężymy!